Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten świąteczny czas. Z tej strony Lesius, Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut i dzisiaj porozmawiamy sobie o SmackDown z dnia 15 kwietnia 2022 roku. Na początku dwie informacje. Po pierwsze, będzie dzisiaj drugi materiał, taki oddzielny, gdzie zapowiem rekrutację właśnie na nasz kanał, więc jeśli interesujesz się wrestlingiem i chciałbyś dołączyć do jakiegoś projektu, to serdecznie w tym miejscu zapraszam. A po drugie, to chciałbym ogłosić, że zaginął Jay. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, nie wiem co się stało po WrestleManii, nie miałem z nim kontaktu ani razu, nie nagrywa shortcutów o NXT, nie wiem, może on myśli, że przegrał, no bo była w końcu stypulacja career contra title, no ale no wygrał, więc powinien być na kanale cały czas, a go nie ma, więc nie wiem, jeśli macie jakieś informacje, to możecie mi przekazać. Tymczasem zobaczmy, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce. A no i jeszcze bym zapomniał wspomnieć, że serdecznie zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i również zapraszam do wspierania, a teraz zobaczmy, co wydarzyło się na SmackDown i zaczęliśmy od wyjścia mistrzów Raw Tag Team RK Bro. No i powiedzieli tak: Usosi, przyszliście na nasze show, no to my teraz przyszliśmy na wasze show i jeśli chcecie usłyszeć odpowiedź na wasze wyzwanie, no to musicie wyjść. No i wychodzą Usosi, którzy chyba byli pod wpływem jakiejś substancji i było to coś znacznie mocniejszego od alkoholu, bo byli nahypowani jak nigdy, mówią: my jesteśmy Usosi, my jesteśmy najlepsi, w ogóle odpowiedzcie nam na wyzwanie, dawajcie, dawajcie się. A Randy mówi: dobra, spokojnie, szanuję waszą rodzinę, ale jeśli chodzi o was, to jesteście dupkami. Tam zdążył jeszcze pocisnąć Romana Reignsa. Powiedział, że to tak naprawdę jest show jego i Riddla. W ogóle podczas tego proma Randy czuł się znakomicie przed mikrofonem, również bardzo był nahypowany, a na końcu powiedział, że jeśli chodzi o wyzwanie, to jest ono zaakceptowane. No i teraz musimy tylko czekać, czy oficjele to zaakceptują. Od razu zaspoileruję, tak. Potem panowie mieli face to face, no i kiedy sobie potem RK-Bro celebrowało, to Usosi zaatakowali Riddla i tak potem dostaliśmy informację, że w main evencie dostaniemy starcie Riddle kontra Jimmy Uso. A teraz pierwsza walka na tygodniówce, czyli Naomi kontra Rhea Ripley, i powiem tak, było to okej starcie. Fajnie, że Rhea znowu pojawia się na tygodniówkach, nie wiadomo co z nią było, pewnie pewna choroba, o której wszyscy dobrze wiemy, ale nic oficjalnie nie zostało podane. No i witamy w wyspie 50-50 bookingu, ponieważ tak, na początku Liv Morgan wygrała z Saszą, potem Liv Morgan przegrała z Naomi, a teraz Naomi przegrała z Rią, czyli jeszcze Rhea tylko nie przegrała w całym tym storyline'ie, ale w skrócie każdy wygląda beznadziejnie, a już w ten wtorek, w sensie w poniedziałek, ale we wtorek omówienie, walka o pasy kobiet, no... super, niesamowite. Potem wywiad na zapleczu z Happy Corbinem, no i co Happy Corbin mógł mówić, że Madcap Moss był mu niepotrzebny, że był zbędnym balastem, że bez Corbina to Madcap byłby nikim i że on bez Mossa to nadal byłby niepokonany, bla bla bla, nikogo to nie obchodzi. A potem wywiad na zapleczu z Madcap Mossem, ale ciekawa rzecz, ponieważ wywiad ten przeprowadzał Drew Gulak. Ja miałem takie... co? Dlaczego? W sensie, i tak jest to lepsze wykorzystanie Drew niż jego bieganie za tytułem 24-7, no ale na przykład pamiętacie jego walkę z Danielem Bryanem na Elimination Chamber 2020, albo jego obrony tytułu Cruiserweight, to jest naprawdę znakomity wrestler. A poza tym mój trener w WWE 2K22, więc naprawdę WWE... wykorzystajcie go lepiej. Wracając do wywiadu, no to Madcap Moss powiedział, że dziękuję Happy Corbinowi, że przyprowadził go na SmackDown, ale niech spierdziela, a tak poza tym to ma dzisiaj walkę z Umberto i Los Lotarios mogą go pocałować w dupę. Potem właśnie starcie Madcap Moss kontra Umberto Carrillo, Umberto, no to był taki przedłużony squaszyk, przez większość walki dominował Madcap, który biegał, rzucał i w ogóle był nie do powstrzymania. W ogóle dopiero dzisiaj zauważyłem, że finisher Madcap Mossa ma nazwę Punchline. Jest to dosyć śmieszne, muszę przyznać. No ale tak, Madcap Moss wygrywa. Po walce tam Angel podchodzi do Umberto i mówi: ej, przegrałeś z gościem, który jest żartem. Ale muszę też powiedzieć jedną rzecz do WWE, ponieważ jakkolwiek wykorzystują to, że Madcap Moss wygrał Andre the Giant Memorial Battle Royale, ponieważ przed wywiadem powiedzieli, że ej, to jest Andre the Giant Memorial Battle Royale winner, Madcap Moss. Potem po walce, no było cały czas to trofeum, przy którym celebrował sobie Madcap, więc na pewno to
jest lepsze wykorzystanie niż w zeszłym roku, kiedy Jey Uso sobie wygrał, ale potem nawet o tym nie wspomnieli. No i w ogóle przez ostatnie kilka lat to ludzie wygrywali te trofeum i nikt nawet o tym nie wspominał, więc zawsze coś. Ponownie przechodzimy na zaplecze, gdzie Charlotte podchodzi do Adama Pearce'a i mówi: ej, kto zaakceptował ten I Quit match? No i w międzyczasie przychodzi Drugulak i mówi: ej, Adam, jak mi poszedł mój pierwszy wywiad? A Charlotte: ej, Drugulak, spierdzielaj! Albo nie, czekaj, najpierw żebyś poznał ocenę, to przeprowadź wywiad ze mną. No i kolejny segment to właśnie był wywiad Charlotte Flair i Drugulaka. Ten zaczął od tego, że w zeszłym tygodniu Charlotte nie przyjęła wyzwania Rondy na I Quit match i czyżby tej właśnie zawodniczki się bała. Wtedy Charlotte powiedziała, że nie, ona chce chronić Rondę, ponieważ już raz upokorzyła ją na WrestleMania i jakie to musiałoby być wielkie upokorzenie dla niej, gdyby teraz przegrała w I Quit matchu. Wtedy Gulak odpowiedział, że no dobra, wygrałaś na WrestleMania, ale z tego co dobrze widziałem, to ty wtedy odklepałaś i gdyby sędzia nie był wtedy zamroczony, no to pewnie Ronda teraz trzymałaby tytuł SmackDown kobiet. No i wtedy Charlotte się zdenerwowała i powiedziała: wiesz co, Gulak, teraz ja zadam ci pytanie, czy ty przerwałeś swoją karierę zawodnika tylko po to, żeby trzymać mikrofon i zadawać mi głupie pytania? Następnie dodała, że w jej DNA nie ma przegrywania, jest tylko zwycięstwo, więc na pewno na Backlash, na WrestleMania Backlash się nie podda, a Drew niech lepiej szybko zmyka z jej ringu, no ale nie było mu to za bardzo dane, ponieważ kiedy już chciał wyjść, no to Charlotte go od tyłu zaatakowała, następnie wykonała mu figure 4 leglock, który przeszedł w figure 8. No, ciężkie jest życie reportera, co ja mogę powiedzieć, Drugulak dopiero teraz to odkrył. Jestem ciekawy, czy w coś ciekawego to się rozwinie, ponieważ bardzo lubię Drew i mam nadzieję, że to nie będzie tylko taki jednorazowy występ, tylko będzie się w telewizji pojawiać znacznie częściej. A skoro mówimy o Drew, no to kolejna walka, Drew McIntyre kontra Sami Zayn, ale przed walką wideo package Günthera i Ludwiga Kaisera, którzy powiedzieli, że oni zdominują SmackDown, czy coś takiego. No ale przechodzimy do tej walki, no to przez praktycznie całą jej długość Sami Zayn próbował uciec, no i Drew McIntyre go gonił, aż w pewnym momencie stwierdził: a dobra, nie chce mi się już gonić, no i tak samo jak w zeszłym tygodniu był count out. Na szczęście w przyszłym tygodniu Lumberjack match, więc Sami Zayn już nie będzie mógł uciec i może skończymy tą rywalizację i Drew będzie mógł przejść w jakąś inną, ciekawszą rywalizację. W ogóle nie było dzisiaj Romana Reignsa, co nie za bardzo mi się podoba, ponieważ nie dość, że jest głównym mistrzem SmackDown, to jest również głównym mistrzem Raw. Więc pamiętacie te czasy, kiedy Brock Lesnar nie był na Monday Night Raw, kiedy trzymał tytuł Universal? No to aktualnie mamy Unified Championa, który nie jest zarówno na Raw, jak i na SmackDown, więc nie mamy w ogóle głównego mistrza i nie do końca jestem pewien, czym to jest spowodowane, czy nie mają pomysłu na jego następną rywalizację, ponieważ w zeszłym tygodniu coś tam zaczęli z Shinsuke Nakamurą, ale wyobrażacie sobie walkę na Backlash Roman Reigns kontra Shinsuke? W sensie ja sobie wyobrażam, tylko nie wyobrażam sobie, że Shinsuke tą walkę miałby wygrać, a z wiarygodnych pretendentów, no to aktualnie jest Drew i no, Cody, ale Cody idzie na Sefa, to nie... AJ? Nie no, AJ ma Edge'a. No nie ma. Shinsuke i Drew to są znaczy, Shinsuke nie jest wiarygodny, no ale mówię ogólnie o jakichkolwiek pretendentach. Możecie pisać w komentarzach, kto myślicie, że pójdzie na Romana. I ja wiem, że są te piki z serduszka, na przykład Madcap Moss czy Veer, ale takich bardziej wiarygodnych poproszę. No i tak, co było dalej? Potem wywiad z Ricochetem, który mówi, że ej, walczę zaraz z Jinderem Mahalem i wygram. No i walka właśnie Ricocheta z Jinderem Mahalem i nie zgadniecie, Ricochet wygra. Tam na początku trochę Mahal porzucał nim, ale w końcu Rico odzyskał inicjatywę, tam raz chciał wykonać jakąś akcję z trzeciej liny na Jindera, ale wtedy zainterweniował Shanky, więc wykonał na nich wielki skok, następnie Shooting Star Press, raz, dwa, trzy i Rico nadal jest mistrzem interkontynentalnym, good for him. Teraz parę segmentów na zapleczu, na początku wywiad z Brytolami, w sensie no z Sheamusem, Liżem Hollandem i Butchem, no i powiedzieli, że ej, pomiędzy nami jest wszystko okej, tam w zeszłym tygodniu Butch trochę zaatakował Ridge'a, ale to wszystko jest git, bo my jesteśmy Brytolami i wszystko tak między nami działa, a prawdziwymi wrogami są New Day. No i wtedy Butch odchodzi, Sheamus sobie dalej przeprowadza wywiad, a Rich mówi: ej, bo nie ma Butcha, wszyscy: o, nie ma Butcha, gdzie on jest? I o ile nienawidzę tego, co zrobili z Pitem Dunnem, to jak wleciał bezceremonialnie w Xaviera Woodsa w następnym segmencie było dosyć śmieszne. No i rozpoczęło to brawl, oczywiście tam Sheamus i Rich Holland próbowali uspokoić Butcha, no i pewnie w przyszłym tygodniu kolejne starcie New Day kontra ktoś z Wielkiej Brytanii. Następnie kolejna część historii Lacey Evans, która była uciśniona
przez ojca, no i potem to ją ukształtowało i stała się dobrą matką, dobrą Amerykanką i ona nie jest lepsza od nikogo, ale też nikt nie jest lepszy od niej. Dlaczego nie było nigdy historii, że to matka była tą dręczycielką, ale był ten jeden dobry ojciec, który uratował dzieci, co zawsze musi być w drugą stronę. No takie jest już życie mężczyzny, jakoś muszę to przeżyć. A potem segment w szatni kobiet, gdzie Natalia mówi, że co się tu w ogóle stało, kiedyś to było, kiedyś to był kobiecy locker room, a teraz to nie ma. A potem podeszła Raquel Gonzalez, powiedziała: cześć, jestem Raquel Rodriguez. Koniec. Czy ona będzie mieć teraz gimmick Dolpha Ziggler'a z początków jego kariery w WWE, gdzie podchodził, mówił: hello, I'm Dolph Ziggler? Mam nadzieję, że nie. Ale dobra, main event Jimmy Uso kontra Riddle. Był to naprawdę bardzo fajny main eventik, najlepsza walka na tygodniówce, ale również jakoś bez szału. W sensie chyba żadna walka na tygodniówce nie była dłuższa niż 10 minut, co jest oczywiście minusem. No ale jest jak jest. Pod koniec, na początku Jimmy zaatakował Randy'ego, który potem chciał zainterweniować, co wykorzystali Usosi i zrzucili Riddla z trzeciej liny. Ale następnie tylko Randy zaatakował Jaya. To skoncentrowało Jimmy'ego, który nie trafił Uso splashem, następnie podrzucił Riddla, który to skontrował, wykonał RKO i w taki sposób odniósł zwycięstwo. I zobaczcie, jest to story zarówno na Raw, jak i na SmackDown, więc na pewno przed WrestleMania Backlash zdążymy zrobić wszystkie części, czyli tak. W tym tygodniu Jimmy kontra Riddle, na Monday Night Raw Randy kontra Jay, na przyszłotygodniowym SmackDown Riddle kontra Jay, a na następnym Raw Jimmy kontra Randy Orton, ponieważ WWE nie potrafi robić inaczej rywalizacji o tytuły tag team, a że teraz w tej rywalizacji są obydwa tytuły tag team, no to musimy taką sztampą polecieć, pewnie jeszcze jakiś six-man tag team mecz pomiędzy się znajdzie, albo w ogóle zrobimy walkę tych dwóch tag teamów przed WrestleMania Backlash, ale w non-title meczu, ponieważ tak, no to to by było SmackDown. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Leonie w Sigismund Dijkstra. Dziękuję chłopaki, a jeśli ktoś inny chciałby być wspierającym, to również do tego zachęcam. Jest okres świąteczny, dlatego w tym miejscu w imieniu całej redakcji chciałbym życzyć wszystkim tym, którzy obchodzą święta, wesołych świąt, tam smacznego jajka, mąkrego dyngusa, czy co tam się jeszcze na święta wielkanocne życzy, a ci co nie obchodzą, no to miłego weekendu i być może są osoby, które przez następne dwa dni będą trochę zajęte, więc w tym miejscu od razu powiem, że zachęcam do wzięcia udziału w rekrutacji do kanału Attitude Polska. Może chcecie nagrywać omówienia AEW Dynamite i Rampage, może chcecie nagrywać jakieś felietony, może chcecie stworzyć coś kompletnie nowego. Zgłoszenia przesyłajcie na lesiu.attitude@gmail.com. Tylko proszę osoby powyżej 16 roku życia. Dziękuję. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mówił do was Lesiu z Attitude Polska. Lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już wkrótce.